robisz mi żoność, nie mogę słyszeć, to no bo przyzwyczajana do pewnego poziomu są. Też mą energią ją biorę na serio wciąż, doskonale wzrosną swą umiejętność artykulacji myśli przy mikrofonach. Jestem w domach, nie na salonach. Widzisz, Roma, dzień, rap to mecz. Nic, bo ja z nim związałem przyszłość. Idę przez życie, mając go, zapytyszną myśli, że ty by mógł cofnąć czas jakąś metodą. Poszedłem drugi raz tą samą drogą, a mówią, że w życiu chodzi o nią właśnie. Nie aby zobaczyć, tylko goni, coś jest ważne. I jeśli pragniesz, to w końcu będziesz miał to jak zwał to. Idę z fundową, sprawdź to. Nie urodziłem się, by przeżyć z nim Europa. Jak chce mieć lokal, jak cała Europa. Daje mi kopa, że płacę tym, co kocham. Popatrz, my mamy królowa. Nie urodziłem się, by przeżyć z nim Europa. Jak chce mieć lokal, jak cała Europa. Daje mi kopa, że płacę tym, co kocham. Popatrz, 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 yeah. Ludziom chcę przekazać to samo, co chcę przekazać wszystkim ludziom. Nie będę może tego streszczał, pokrótce przed kamerą, bo po to siedzę nad tekstami i po to wkładam tam tyle swoich uczuć, żeby słuchać ich do bitu. Na pomysł na trasę 10 tysięcy kilo jest właśnie taki, że no jakby przez większość roku, przez większość lat swoich objeżdżaliśmy jednak większe miasta i kiedy robi się trasy, zazwyczaj jednak jest Kraków, Katowice, Warszawa, Poznań, Gdańsk, wiadomo, i jeździ się tymi miejscówkami. A tutaj nagle odkryłem, że jest mnóstwo miast, w których jeszcze nie byłem, mimo że koncerty gram już 20 rok w sumie, więc warto by to zajrzeć. No więc objeżdżamy z Jarosem 10 tysięcy kilo, to jest mniej więcej przybliżona ilość kilometrów, którą zamierzamy zrobić przez te 2,5 miesiąca, żeby zajrzeć do tych wszystkich miejsc, więc zapraszamy. Jednak chodzi o to, żeby stanąć z twarzą w twarz z człowiekiem, żeby mówić prosto do niego, bo tak jak pewnie dzisiaj się zdarzy, jak przyjechaliśmy tu dzisiaj na koncert, to się okazało, że Klaudiusz tutaj poustawiał stoły takim rzędem, które miał chyba za barierki robić i mówi, no nie, co ja stanę za tymi stołami i będę, nie wiem, no może sobie usiądę na krześle, więc pozabieraliśmy te stoły, nie ma sceny, gramy z tego samego poziomu i to zupełnie inny przekaz, zupełnie inna faza, kiedy się stoi z tymi ludźmi twarzą w twarz, metr od siebie. Wiesz, jeździmy w maju, ogrywamy Juvenalia, gdzie nieraz jest i po 20 tysięcy ludzi, i gramy openera i męskie granie i tak dalej, to zupełnie co innego, ci ludzie są gdzieś tam, są również fajne, znakomite koncerty, które bardzo lubimy, ale jednak jesienią postanowiliśmy zrobić taką pracę u podstaw. Kiedy wejdę, bebe, dostaniesz na gołą dupę klapsa. Ja nie odejdę, przecież wiesz, że grzejesz jak metasa. Obudziłaś we mnie płomieni, ją płonie, lepiej zdusz go. Zainteresuj obie dłonie twoje, moją kuszkę. To ciociu, papa, która twa, to ona mnie. Ja w samych klapkach tego czasu do ciebie. Jest taka rości i nie tylko ona daje słowo. Otwórz i weź po ludzi, bo tu robi się drwowo. Kiedy wejdę, kiedy wejdę, kiedy wejdę, kiedy wejdę, kiedy wejdę. Jakby no zamierzamy reaktywować Kalibra i zrobić coś z Kalibrem. Planujemy koncerty, zagraliśmy na razie kilka. W tym roku mamy jeszcze Wrocław, Zabrze i chyba Łódź. I na styczeń już też są jakieś rzeczy pobukowane z tego co wiem, z tego co kojarzę. Nie chcę skłamać, ale chyba jest Rzeszów, Opole jest. No coś tam będzie, to lada chwilę będzie pewnie do szerszej wiadomości podane. No oczywiście, że tak, no to co się teraz dzieje, te koncerty, to jest jakby takie przypominanie troszkę o sobie, rozgrzewanie się przed jakby
wydaniem płyty, bo to na pewno nie jest tak, że reaktywujemy się po to, żeby odcinać kupony, zagrać koncerty, zarobić sobie pieniądze i zostać w domu, tylko po to, żeby przypomnieć ludziom, pokazać, że jesteśmy znowu, zobaczcie, że jesteśmy w dobrej formie, gramy koncerty jak na razie tylko i wyłącznie z żywym składem, także też nie jest to po prostu odpalanie play i robienie tego, co robiliśmy kiedyś, tylko jest to przerobione przez mój zespół, z którym pod szyldem Abradaba graliśmy przez ostatnie lata. No, a nowa płyta się szykuje jak najbardziej. Zaczęliśmy dopiero pracę i tak, o ile kilka tekstów już powstało, tak jeszcze nad muzyką myślimy i no nie ukrywam, no jest to dla nas też bardzo ważna rzecz i trudna rzecz do przeskoczenia. Hip-hop i muzyka, i my zmieniliśmy się przez te lata bardzo. Chcemy unieść ciężar tej, powiedzmy sobie, legendy i tej poprzeczki, którą kiedyś ustawiliśmy, więc jak to muzycznie ugryziemy, że to była zwarta całość, tego jeszcze nie wiemy, więc o tym jeszcze nie będę mówił. Oprócz tego mam jeszcze ileś pomysłów na swoje kolejne projekty i tak jak mówiłeś, no zaczął się od Kalibra, później były rzeczy bitowe, była współpraca z Ostrym jako producentem, była płyta z Żywym Bendem i teraz jakby te pomysły, że tak powiem, w jakiś sposób wyczerpałem na jakiś czas, zanim do nich wrócę, to pewnie chwila minie. Także mam ileś tam pomysłów w głowie, ale nie chciałbym ich jeszcze zdradzać, bo to, co wyjdzie, to pewnie będzie efektem tego, co przeważy jakby w mojej twórczości. Czego zrobię najwięcej, to jakby taką płytę zrobię. Także zawsze to dla mnie rary tandem. Te odważne mają styl jak kundermaser. Lipy nie ma, bo tego BMA trzyma klasę. Maniak, to ten rap na szczypiosen. Cwaniak, bo to my cięższego nie zatrząsem. Postęp zrobię tylko, gdy pójdę za ciosem. Zapierdala majak, bo mam szybki procent. To co wniosę, to mój własny kieraz. Niezależnie, do kogo on dociera. Ja po sprzeczki unaoczni to teraz. Jestem świeży, jakby właśnie wyszedł od fryzjera. Bo to jest muzyk i techniki tandem. We pełen idei mam jak taki anten. Czep się nadziei, czy po kolei mam ten rap. Robi sceny, jakby pisał jest sam Dante. Tak ten rap to subiektywna prawda. Bez dyrekty na obiektywny wariant. Efektywno dotychczasowa karma. Nie do korekty, gdy dyktuje standard. Tak ten rap to subiektywna prawda. Bez dyrekty na obiektywny wariant. Efektywno dotychczasowa karma. Nie do korekty. Trudno jest mi oceniać hip-hop, ponieważ naprawdę jest go bardzo dużo i wychodzi on z najróżniejszych miejsc. Dzięki internetowi możemy słuchać zupełnie młodych raperów, młodych twórców, więc ciężko też naprawdę ująć jako całość. Na pewno poszedł na tyle do przodu, że też tak powiem przeciętny, średni wykonawca hip-hopowy ma już stylówkę, może już mieć dobre bity, może mieć zrobiony teledysk na fajnym poziomie. Często tam brakuje jednak czegoś takiego naprawdę do powiedzenia. Jednak to są populistyczne wielokrotnie teksty, kręcenie się wokół tego samego. Ale jednak na tym podstawowym poziomie on już ma moc, że można go pokazać też poza granicami Polski. Ale takiej oryginalności i odwagi moim zdaniem jeszcze trochę brakuje. Ci, którzy mieli odpaść, odpadli, a ci, którzy mają siłę, to są. Różnie to bywa, różnie bywa też z frekwencjami na koncertach. Jak to widać, czasem są pełne sale, czasem jest z tego mniej, ale przychodzi zazwyczaj odbiorca, który jest świadomy tego, na co przychodzi i tego czego chce słuchać. I my na tej naszej trasie 10 tysięcy kilo to zauważamy, że przychodzą naprawdę świadomi ludzie, którzy nie przychodzą tylko się napić wódki i gdzieś tam pomelanżować, tylko przychodzą naprawdę posłuchać i pouczestniczyć w tym, co się dzieje.